Witam, z tej strony Manajg, wracamy do naszego rozszochranego księcia z persem pod pachą, czy też w innym jakimś ciekawym miejscu. Wróciliśmy do ogrodów. Musimy się jakoś do nich dostać. Przedostać. Ogrody są, jak widzicie, już mocno zniszczone. Chyba tak, tędy powinniśmy iść, dobra. Tutaj nigdzie nie pójdziemy, czyli tędy. Przechodzimy. Pytanie. Przeskoczy? Przeskoczy. Dzielny zuch, chłopak. Nie mam pojęcia, co to było, ale było ciekawe. No, naprawdę było to ciekawe, to muszę przyznać. Tu mamy piasek. Zobaczmy, czy tu nam pokazuje jakieś zejście. Tutaj raczej nie zejdziemy, nie? Nie, dobra. To wchodzimy tu. Czy my tu mamy iść? Tak, na to wychodzi. Dobra. Zaraz. Tu gałąź. Tam byśmy chyba nie przeszli. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, to było piękne. Przemyślane i w ogóle tak roztropne, że aż strach. I drugi raz. My tam dalej pójdziemy, tak? Tam jest wytarta ściana. Zaskoczyłem, bo myślałem, że już się skończyło. Że po prostu zaraz spadniemy i się odbijemy. No, zobaczmy, co tutaj do góry pójdziemy, nam pokaże. Dobra, odskocz. Dobrze, odskocz. I realnie. Chyba tędy mamy iść w ogóle. Aha, dobra. Rozbujaj się i opa. Pięknie. Aha. Dobra. Tak, cały czas się staram rozglądać. Żeby niczego nie przegapić. Chociaż znane życie i tak to przegapię, ale przynajmniej zachowujmy jakieś pozory, nie? Pięknie. Wysportowany, jakby był z Persji, był księciem. Dosłownie. Zabija ich. Pięknie i cudownie, i nie ma go. A, tu mogliśmy w ogóle... Piasku trochę zyskaliśmy. Mogliśmy na tym pniaku. Ty, chwilka. A czy tutaj teraz? Dojdziemy. Oj, tu mamy save'a nawet, czyli my chyba tu mieliśmy pójść. No trudno. Dobra, zapiszmy tutaj. Patrzcie, cholipka. A, trudno. Mam nadzieję, że tam nic nie zostawiliśmy. Teraz to będzie trudno wrócić. Dobra, ale chciałbym zobaczyć, czy tu... Bo tam byśmy się powinni dostać do tej... Nie, ale stąd się nie dostaniemy tam. Chyba, że... Nie. Nie dostaniemy się. Dobra. Czyli musimy coś innego próbować. No, okej. Tak. Tam jest pień, na który chcemy skoczyć, ale kamera mówi nam nie, nie skacz na pień. Tutaj chciałem zobaczyć jednak, czy nie da się gdzieś wejść, ale chyba nie. No
Przynajmniej tak to wygląda, że nie. Tutaj nie przejdziemy. Kamera oczywiście zatrzymana na skalę, no boże, jak żeby inaczej. To raczej musimy jednak tam iść, dobra. To szkoda, że tam nie możemy przejść, no. Nic na to nie poradzimy. Nie można, to nie można, no kurczę. Szlaban opuszczony, a nie mamy wystarczającego, Jezu, mocnego środka transportu, żeby się przebić, więc musimy cierpieć. Tak myślałem. Ja wiem, że nie jesteś, po prostu jesteś tutaj, żeby być. Tak, jeszcze tam, jeszcze, tak, jeszcze z 5 razy walni. No szybki to ty jesteś jak... Dobra, wyrzuć broń, weź jej nożyk. Ja chciałem zobaczyć za to, czy tutaj tym razem nie ma żadnego zejścia. Tam niby coś mam, ale to jest chyba za nisko. Tak, wydaje mi się, że to jest ślepy. Tor? Przebiegnij się po tym. Dobrze. Aha, nie pociągniemy się, to idziemy dalej. Dajesz, dajesz. O, trochę mniej zniszczeń. Przez chwilę to miało sens, co powiedziałem. Wow. Tak, puściłem i w tym momencie skoczyło. No, przyznacie, że to było blisko. To było bliziutko. No, ile chcesz tego pić? Będziesz się rozwalić. Zobacz, tyle już gramy, a nie razu nie poszedł się wysikać. Jak będzie tak pić, to naprawdę. Oj, no wyjdź z tego, kamera. Mhm. To było piękne. Przejdziesz, przejdziesz, nie przejdziesz. No, my tutaj mieliśmy się odbić. Oszty. Dobrze. Czy tu się złapiemy? Nie, nie złapiemy się, dobra. Nie ma nic, nie ma nic. To idziemy dalej. Oszty. Co nas uderzyło? Oszczy, skubane niewidzialne cholerstwa. To są te same chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dokładnie te same panienki, które w szkarłacie na nas skaczą. Tylko po prostu bez żadnych tekstur. Tu nigdzie nie przeskoczymy, tu nigdzie nie przeskoczymy. Okej, to idziemy tu. I wbiegamy do góry. Po co komu winda? Przeskakuj. Dobrze. Tu też. Cholera, mam głupie wrażenie, że tam byśmy dali radę wskoczyć. Spróbujmy. Nie damy rady wskoczyć, okej. Głupie wrażenie jednak było dokładnie tym, czym było, czyli głupim wrażeniem. Co, następna walka? Tak, następna walka. I następna ścina. I nie ma cię. Nie ma, że boli. Po prostu nie ma. Dobra, idziemy dalej. O, filmik, przerwa, czas się napić. Oj. Znowu niewłaściwy czas. No, niestety nie zakonserwowali. O, tam na nas czeka. Nie zakonserwowali tego. To jest w stanie, w jakim jest. Gdzie my tu mamy teraz pójść?
Widzicie w ogóle, gdzie my mamy iść? Co, tutaj gdzieś? Tak, tutaj. A stąd gdzie? Słupek? Nie, nie. Jezu, uwielbiam. Uwielbiam po prostu, jak te kamery tutaj są. No patrzcie. Spokojnie można by było doskoczyć, ale nie, kamera jest tak ustawiona, że ni hu hu. Dobra. Tu jest niby i tu jest niby. Może spróbujmy najpierw tutaj. Zwłaszcza, że tam jest jakieś pomieszczenie. Więc może w dobrą stronę idziemy. Chociaż jeżeli są od razu przeciwniczki. Proszę się odczepić. No i było. Było zaczynać. No zniszcz to. No patrzcie, że... Nie mamy wpływu na to, jaki cios zadaje, ale musi zadać odpowiedni cios, żeby rozwalić. O, tu możemy wejść. Możemy albo i nie możemy. O, mamy tutaj skrzynkę z obrazem, czyli jednak... Dobrze, że tu poszliśmy. Najdziwniejsze, że po tej ścianie, tam... To na górze się nie dostaniemy. Tam chyba w ogóle nie ma tekstury. Przynajmniej tak to wyglądało. A, pum, pum, pum. Dobra, to wracamy. Ale przynajmniej wiemy, że dobrze poszliśmy. Bo inaczej byśmy się... Tak... Inaczej byśmy przegapili tą teksturę. To prawda, oczywiście to nie jest nic aż tak ważnego jak życie na przykład, ale... Zawsze coś. Dobra, hop. Idealnie. I hoppa. Trzeba przyznać, że skubaniec jest odważny. Co by nie mówić. O, i będziemy walczyć znowu z wronopodobnym. Nie, nie będziemy walczyć z wronopodobnym, dlatego że Dahaka nas dogonił. Uuu, zabił wronopodobnego. Ale nam miotał. Miota nim jak Dahaka. Rusz się. Tak, ogółem ta scenka... Nie wiem jak wam, ale mi bez muzyki wydawała się trochę drętwa. Aha. Nie no, masakrycznie to jest bez muzyki. Chrzaniony YouTube. Z tego... Z tą ich zabawą w prawa autorskie. Mam grę. Nagrywam grę taką, jaką jest. Nie dodaję nic do niej innego, ale nie prawa autorskie, bo ktoś sobie wymyślił, że muzyka też może w innym celu być. O, ciekawe, co do nas mówił. Zagaduję, że... To, co mówił, było mówione od tyłu, puszczone. Goni nas Dahaka. Goni nas skubaniec. Było puszczone... No kurza, jego stopa mać. Mhm. Patrzcie, nawet przez beczki nie potrafił przejść. No, co za upośledzone stworzenie. Ajejejej. No i co on teraz zrobi? A, zawali, okej. Okay. No to nam teraz pokazali. Powiem wam, że ta scenka była niesamowita. Tak klimat wprowadziła. Aż kawał uciekamy przed nim. A, Dahaka, cześć. No chodź. Maleńki, chodź. No chodź, gdzie poszedłeś? Wróć.
chyba się na nas obraził. Myślicie, że mógł się poczuć urażony? Ile my tu już nagrywamy? 15-14 minut. Spokojnie jeszcze w takim razie. Aha, okej. O, inne ustawienie. Zupełnie inne ustawienie. Właśnie chciałem przetestować, czy będzie to samo ustawienie, czy też nie. Dobra. Zobaczmy. Nie. Dobra. Swoją drogą, to jest taki jeden z tych dodatków, które... No, fajna zagadka za pierwszym razem, ale powtarzanie cały czas tej samej zagadki, non-stop. W zasadzie przy każdej zmianie czasu, no jest trochę słabe, nie uważacie? Tak, scenka na rzyganie. I zdobywamy nową sakwę na piasek, super. Super, to jest jedna z bardziej przydatnych. Jedno z bardziej przydatnych ulepszeń. Dlatego, że jak widzicie, z tych specjalnych ataków jakoś nie korzysta. Wybaczcie, ziewnąłem. Ajajaj. Nagrywam to po północy, jest taki zaduch u mnie. I nad czym się zastanawiałeś, jak go, zamiast go walnąć? No. Było się zasłaniać. Ale wiecie co, tak się cofnęliśmy w tym czasie. Niby tutaj jest nowe, niezniszczone, ale przynajmniej te podziemia wyglądają tak naprawdę niewiele lepiej. Pozostawiają wiele do życzenia. O, o, o. Widzisz, Dahaka cię zabił. No. A swoją drogą nie zwróciłem uwagi. Czy my czasem... Okej, zobaczmy tu. No, tutaj na pewno nie zejdziemy tędy. Czy my czasem z tym od kruków nie walczyliśmy tylko w przeszłości? Co by oznaczało, że to, że się pojawił w przeszłości, było lekkim twistem i... Tutaj nam każe iść. Ale możemy pójść tam, możemy pójść tu. Tutaj to raczej nie zaskoczymy, nie? Co to w ogóle jest? Bez sensu. Ale może tutaj coś... A, pewnie... Chyba wiem już, co się stanie. Dobra, otwórzmy skrzynkę. Noż... Nie wiem, czy dobrze idziemy, czy czasem nie idziemy gdzieś, gdzie później będziemy chcieli pójść, ale mam nadzieję, że to nam pozwoli zaoszczędzić trochę nerwów. Może coś odkryjemy po prostu. A może idziemy dobrze? Może... A, tam gdzie nam kazała kamera iść... Nie można się było dostać bez odpalenia tego. O, tutaj drabinę na dół opuszczamy. Dobra. Ale myślę, że drabina na dół to jeszcze za wcześnie. Ją później będziemy wykorzystywać. Też macie takie wrażenie? Nie macie? No to trudno, ale ja mam. No tak, kamera oczywiście. No, obkręć mi tą kamerę. Tak. Jeszcze, pewnie. Aha, tego nie chciałem zrobić. Ale jak już zrobiłem to... A co mi tam?
Dobijmy ich. Okej. No, przejdź przez to. Ktoś mi wytłumaczy, co się przed chwilą stało? Przejdziesz? Dobrze. Tam na dole skrzynka, ale do niej się chyba będziemy musieli z dołu dostać. A my idziemy tymczasem tutaj. Chociaż zaraz tu to na pewno otworzymy te drzwi, a może my się musimy tam dostać na dół teraz. Aj, no, najwyżej będzie trochę dłużej ten. Nie, tam na dole są, widzę, jakieś zagadki. Przynajmniej z tymi przekręcanymi, jeżeli dobrze spojrzałem. Jeżeli tak jest, to na pewno będziemy tam musieli wrócić. Na pewno coś więcej będzie. Dobra, zjeżdżaj, 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 zjeżdżaj. Dobra, idziemy. Ale patrzcie, jacy są przygotowani. Drabinka ustawiona. No tak. Pięknie, cudownie, no po prostu... Zadałeś 1,5 komba za dużo. Chyba muszę zacząć zwracać jednak bardziej uwagę na to, co się wciska, bo nie będę ukrywać, że tak troszkę na pałkę. To robię. Po prostu nie potrzeba więcej. Nie potrzeba bardziej kombinować, jak na razie. Ale z tego co pamiętam, do końca gry nie było trzeba kombinować, więc... Okej, wchodzimy na górę. No, wchodzimy na górę. Obróć się. Dobra. Tutaj oczywiście się nie złapie, nie. Okej, strasznie trudne do przebiegnięcia to było, ale jakoś daliśmy sobie radę. A, to będzie zabawniej. Kurde! Ależ to było świństwo. Która jest 55. Czyli będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Trochę było błądzenia, trochę tam zastanawiania się, gdzie pójść, ale ogółem... Kurczę, chyba ani razu nie zginąłem. To jest rzecz wyjątkowa. Tak czy siak, odcinek wam się podobał? Oczywiście łapka w górę, jeżeli nie, łapka w dół, ale zawsze poprzyjcie to komentarzem, co zmienić, co zmodyfikować, żeby dla was to przyjemnie się oglądało. Chcecie być na bieżąco, chcecie zobaczyć inne filmy w moim wykonaniu, mój kanał, subskrypcja, to jest właśnie miejsce dla was. Na dzisiaj ode mnie tyle. See you!